I witajcie, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie. Z tej strony Maturnen, witam was w kolejnym odcinku Plants vs. Zombies 2 i Sabot Time. Witam was, moi drodzy, no dosyć wcześnie, dosyć szybko w kolejnym odcinku, ale jest dzisiaj taka specjalna okazja, że powiem wam, że no w sumie nie mogłem nie nakręcić odcinka, żeby po prostu się tym nie podzielić. Widzicie? Tak upublikując pod 62 odcinkiem akurat ankietę, myślałem sobie, że znowu wygra Lost City, a tu okazało się, że nie. Że jednakże chyba paru osobom już Lost City zaczyna się przejadać, no bo nic dziwnego w sumie. Skoro jeden świat jest hypowany najpierw przez miesiąc, ludzie tam spekulują, co to będzie za świat. Potem oczywiście są nowe rośliny, wszyscy gadają o tych roślinach. Potem oczywiście są te sneak peeki odnośnie drugiej części i tak dalej, i tak dalej. No to nic dziwnego, że po jakimś czasie to się zaczynają się te wszystkie wiadomości nudzić. I w sumie zobaczyłoby się coś nowego, ewentualnie coś starszego, po prostu się przypomniałoby coś innego niż tylko to jedno Lost City. I tak w sumie samemu też również tak troszeczkę powiem wam, że od Lost City bym trochę odpoczął, dlatego bardzo byłem ucieszony, że w ankiecie wygrało Big Wave Beach. I dlatego dzisiaj sobie zrobimy taki Big Wave Beach odcinek, no w cudzysłowie specjalny, ale tak naprawdę to kolejny odcinek, tylko po prostu dosyć szybki, a przy okazji również przemawia za Big Wave Beach fakt, że na dzisiaj nie mam żadnego innego materiału, niestety nie zdążyłem się wyrobić z Garden Warfare, dlatego jestem jeszcze akurat w świecie Plants vs. Zombies 2. No cóż, jeszcze to troszeczkę problemów, ale na szczęście wszystko zmierza ku szczęśliwemu zakończeniu, a i chyba wam raczej nie będzie przeszkadzać to, że kolejny odcinek PVZ2 pojawia się tak szybko. No, można to traktować jako taki dar od losu, a przede wszystkim fakt, że przede wszystkim również tak się zastanawiałem zawsze, bo jest to taka opcja do eksperymentu. Jest to taki moment, w którym mógłbym sobie poeksperymentować z Plants vs. Zombies 2, gdyż chciałem zawsze zobaczyć, w jak ile zajmuje mi nakręcenie jednego odcinka od początku do końca. I dlatego właśnie odpalony mam stoper mniej więcej, żeby zobaczyć, ile mniej więcej ten odcinek będę renderował, montował i tak dalej, i tak dalej. I ewentualnie podzielę się wynikami w następnym odcinku, gdyż póki co, kiedy już akurat mówię te słowa, to chyba minęły 2,5 godziny od kiedy po raz pierwszy przysiadłem do nagrania akurat samych poziomów. Na samym początku oczywiście mam Piñata Party, które to, jak dobrze możecie zobaczyć, nie idzie mi zbyt dobrze, bo naprawdę było ono dosyć ciężkie i same Kernel Pulse niestety nie były w stanie utrzymać takiej dużej ilości zombich na wodzy. Potem oczywiście dopiero pod koniec, kiedy już było po ptokach, w sumie przyszły wszystkie te Melon Pulty, ale na szczęście nie wygląda to aż tak źle i w sumie gdybyśmy jeszcze dostali ich choć trochę roślin ofensywnych, to chyba da radę przetrwać, bo w sumie powiem wam, że jak patrząc na na samym początku na ten poziom, tak naprawdę chciałem już się poddać, ale postanowiłem, że niech se będzie co będzie, niech się dzieje wola nieba, najwyżej jeżeli przegram, to pokażę wam, że również niektóre poziomy trzeba przegrać, a póki co jednakże chyba idzie dosyć dobrze, bo jednakże same akurat Kernel Pulty w połączeniu z Iceberg Letus nie są w stanie ściągnąć aż tak dużej ilości wiaderkogłowy, którzy tu nadchodzą notabene już tak od pierwszej, drugiej fali. Już to naprawdę, no widzicie, no zresztą ile teraz jest wiaderkogłowych na ekranie, tak? Wcześniej również było trochę, ich trochę więcej. Jest nic dziwnego, że no wszystkie kosiarki padły. Na szczęście jednakże po jakimś czasie oczywiście przyszły melon pulty, które to za pomocą jakichś tam losowych plant foodów sprawiają, iż jesteśmy jeszcze w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Tylko problem w tym, że oczywiście te melon pulty ustawiłem niepoprawnie, bo powinienem był chociaż jedną ustawić tak, żeby slowowała tą górną linię. Na szczęście jednakże jeszcze jedna melon pulta wchodzi i w sumie tak w odpowiednim momencie jeszcze wszystko uda się chyba wyratować, bo no niestety przewaga zombie topnieje, mieli w swym okazję wykorzystać przewagę, niestety jednakże chyba źle to rozegrali, albo ewentualnie nam się po prostu poszczęściło i dostaliśmy dar od losu, który to też również, no jakby się, no powiem, że się przydał, bo mi się akurat przydał i kolejne chyba Piñata Party zostaje jednak wygrane. No w sumie byłem bardzo ucieszony, dzięki czemu możemy sobie przejść do otwierania 3 prezencików. A co w prezentach tym razem? 500 monet, 250 i 1500 monet. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek otrzymywał 1500 monet. Możliwe, że oprócz tych, oczywiście oprócz tych piniat, kiedy były podwójne nagrody. Ale no w sumie mi się przyda, bo chciałem przekroczyć ostatnio 60 tysięcy, już mam 62. Wielki zielony napis głosi nam, że quest został ukończony, że zadanie zostało ukończone. Na szczęście jednakże dzisiaj nie musimy wchodzić do City, przejdźmy więc na taką krótką retrospekcję i odblokujmy parę nowych rzeczy w świecie Big Wave Beach, które to oczywiście, no chyba wiem dlaczego nawet mi pisaliście, żebym przechodził Big Wave Beach. Chyba wiem dlaczego, ale z postrzeżeniami podzielę się z wami później, na razie trzeba się skupić na grze. Widzimy oczywiście nowy rodzaj zombiego, który to ma już troszeczkę macek na sobie, jedną przez oczywiście wielką na głowie, jedną na ramieniu, niby papugę oraz dwie na łokciach, niby jakieś tam rękawy czy coś takiego, znaczy wiecie, te elementy nie pozwalające się utopić, chyba tam rękawki.
No całkiem ciekawy design, a przy okazji gadki Tarzana, więc no... No dobrze, jak twórcy chcą, no to może tak być. Przy okazji również oczywiście wielka maszywna krata, bo jak Tarzan z wody, no to Tarzan z wody. A ja biorę akurat na ten poziom, bym powiedział... Troszeczkę wybuchów, troszeczkę wciągania pod wodę, wiecie, macki to macki zwalczaj mackami, znaczy macki zwalczaj wodorostami, a oraz również standardową homing whistle, która to przyda się prawdopodobnie na świecie Big Wave Beach. No bo cóż, dawno tu w sumie nie byłem, od czasu kiedy zaszedłem do Frostbite Caves ani jednego poziomu nie przeszedłem w Big Wave Beach, ale nie zmienia to jednak faktu, że można oczywiście poprzechodzić sobie troszeczkę tych poziomów, bo no lato zbliża się już wielkimi krokami, 21 czerwca, już tuż, niedługo będą kanikuły, wszyscy będą się luzować, pływać, czy jakieś inne wypady będą ze znajomymi, tak dalej, wiecie. Niby imprezki, niby coś, ale przede wszystkim będzie oczywiście dużo, ale to dużo snu i dużo, ale to dużo odpoczynku i tego wam również życzę, żeby zawsze mieć tę dobrą chwilę dla siebie, żeby sobie po prostu odpocząć, wygrzać się w łóżku, żeby... To jest takie piękne uczucie, kiedy nie trzeba wstawać, kiedy już się wie, że można się z siebie się po prostu powylegiwać. No dobra, słoneczko świeci, tylko problem w tym, że mimo iż słoneczko świeci, to aż tak mocno te słońca z góry nie padają i to jest mniej więcej tak standardowy spadek słońca, jednakże możemy już postawić pierwsze rośliny typu właśnie homing whistle, które to będą nam oczywiście pomagały w swoim celu o anihilacji przeciwników, którzy to znajdą kawałek za daleko w lewo, którzy to wysuną się przed szereg i zaraz potem dostaną wiele tych kolców na twarz, żeby po prostu szybko zginęli, żeby nam tutaj za bardzo nie przeszkadzali. Wziąłem akurat Cherry Bomba po to, żeby w razie gdy przyjdzie ten nowy przeciwnik, ten wielki, zły Tarzan, Octopus, Tarzan, Śmiornica i tak dalej, żebyśmy w razie jakby, gdyby on stał się zbyt irytującym, żebyśmy mogli akurat przeciwdziałać jego umiejętnościom po prostu za pomocą tej Cherry Bomby, no bo już wielokrotnie pokazywałem, na czym polega ten Octopus, również wiele osób mnie przed nim przestrzegało, że po prostu w momencie, kiedy on rzuca tą swoją ośmiornicą, ośmiornica się owija bardzo ładnie wokół naszej jednej rośliny i sprawia, że dopóki nie zadamy akurat tej ośmiornicy jakichś tam punktów obrażeń, to niestety nasza roślina jest wyłączona. Jest to niestety irytujące, bo w momencie, kiedy takich panów ośmiorniców jest trochę więcej, no to robi się smutek, zwłaszcza, że niestety, ale panowie ośmiornicy, znaczy panowie od ośmiornic mają taką tendencję, że niestety w momencie, kiedy wychodzą jakby na linię, to niestety, ciężko jest ich ściągnąć jakimkolwiek instantem, bo niestety na przykład takim Tangle Kelpem się nie da ich ściągnąć, bo zawsze wychodzą z obstawą, taką jak na przykład ten mały Imp. Ja ustawiłem tego Tangle Kelpa tuż pod właśnie gościem z ośmiornicą, ale niestety oczywiście go nie trafiłem, bo musiał tam się Imp napatoczyć i przez to teraz mam ośmiornicę na swoim trawniku, a tego bym raczej nie chciał. I teraz drugą mam ośmiornicę, jeszcze jedną za drugą, przez to niestety, ale już tak naprawdę jedna linia jest wyłączona u mnie z dypsu i dopóki akurat nie odnowi mi się Cherry Bomb, to nie mogę sobie tych moich roślinek uwolnić, no bo niestety musiałbym albo usunąć jakiegoś Sunshrooma i tam postawić film Shrooma, żeby cokolwiek zaczął atakować ten właśnie tę ośmiornicę, albo ewentualnie mogę postawić Cherry Bomba po to, żeby nam dwie rośliny zostały odnowione. No już najlepiej było chyba tutaj poświęcić tego małego Sunflowera, bo i tak za dużo jeszcze się nie wyrósł i chyba mało go było szkoda, że tak powiem. Chociaż no było go szkoda, no bo taki malutki, bezbronny, a ja już go usuwam, no. Nawet mu nie dałem szansy wzrosnąć, ale to nie jest ważne. No, najważniejsze jest to, żeby walczyć przeciwko nowym przeciwnikom i w sumie nawet nie wiem, jak tego gościa Tarzano z tymi gadkami Tarzana nazwać, bo nie wiem, pan Macka, że od Macek, które rzuca? No niech będzie, no bo jednakże nie potrafię nic wymyślić, jakiejś świetliwej nazwy, która by się trzymała, jakoś, która brzmiałaby choć trochę normalnie. I tak w sumie, tak przy okazji, moje rośliny właśnie były w tym mocarnym uścisku tych macek, tych ośmiornic, mi się przypomniał fakt, kiedy mocarny uścisk był anakondy chyba. Kiedy był jeden taki dokument na Discovery, który okazał się totalnym rozczarowaniem, bo jeden gościu chciał wejść żywcem, jakby chciał zostać pożarty żywcem przez dużą zieloną anakondę. Zbudował sobie taki wielki kombinezon, który miał niby wytrzymać tam uścisk tych szczęk, czyli po prostu miał mu zapewnić, jakby wiecie, wszystkie warunki do życia przez chwilę w środku anakondy. Tylko problem w tym, że w momencie, kiedy został pożerany, jakby już był w trakcie tego połyku przez tego węża, okazało się niestety, że ten uścisk szczęk był troszeczkę za mocny i coś tam się w kombinezonie tam chyba skopało, przez co trochę mu pogruchotało kości.
No i ogółem po 5 minut chyba po rozpoczęciu eksperymentu wyszedł z tego, powiedział, że no sorry, ale nie robi, że coś tam się pomylił i w sumie cały tam dwugodzinny, czy tam godzinny dokument został skończony w 5 minut, mówiąc, że no sorry, ale się nie udało. I potem tam została zalana stacja wiadomościami, że się ludzie rozczarowali przez... Ludzie się rozczarowali tym Discovery Channel, bo cały dokument nie spełnił ich oczekiwań, że nie zobaczyli tego, na co byli przygotowani i tak dalej, że wszystko okazało się być wielkim jedną mistyfikacją, jednym wielkim rozczarowaniem. Po prostu, no, oczekiwali akcji, a nie takiego czegoś. A tak, mówiąc o akcji, widzieliście już Kung Fury? Najlepszy film karate ostatnich lat, który to oddaje klimat tych pięknych filmów z lat 80-tych, 90-tych, w których to VHS-y w połowie nie działały, a w połowie działały, przez co tak naprawdę nikt nie mógł oglądać żadnego filmu. Jeżeli chcecie się jeszcze dzisiaj ten rozerwać, tam w to czwartkowe popołudnie, to będzie na was w opisie czekał właśnie link do całego filmu. No, no tam tylko pół godziny, znając życie, znajdą się tam gdzieś również polskie napisy i po prostu, no... No dosyć ciekawy jest to film, dlatego, no mówię, najlepiej chyba będzie, jeżeli się przekonacie o tym sami, link będzie na was czekał, prawdopodobnie w opisie, jeżeli oczywiście nie zapomnę go umieścić. Tymczasem jednakże dzień 17 kończył się na szczęście, w momencie kiedy nadchodzi duża fala zombie, ja tylko wyczekuję panów akurat macki, którzy to niby mają zginąć szybko od Cherry Bomba. Problem w tym, że niestety Cherry Bombem troszeczkę nie trafiłem i jeden niestety się uchował, nasz przeciwnik, więc no musimy jednakże tutaj troszeczkę bronią konwencjonalną go spróbować pokonać za pomocą właśnie tych wszystkich bumbylków, tych wszystkich, nie wiem, osetów czy innych po prostu, no, środków masowej zagłady, masowej anihilacji nieumarłych. No cóż, ostatni przeciwnik pada i możemy nareszcie przejść do kolejnego poziomu. W sumie tak naprawdę mogłem używać więcej ilości słoneczka, no bo niestety zostało mi tak naprawdę to jeszcze 1295 do wykorzystania. Jednakże dostajemy kolejny prezencik, w którym to co się znajduje? Nowy kostium dla Aki. No i proszę bardzo, okazało się, że moja przepowiednia była prawdziwa. Okazało się, że jednakże udało się zdobyć kostium do Aki, dlatego przejdźmy do 18 poziomu w Big Wave Beach. Powiem ci pewnie, że te surfujące zombie to pestka. Analizuję frazę pestka. Pestki. Bardzo interesujące. Użytkowniku Dave, jesteś genialny! Naprawdę? Nie, nie jesteś. Jednakże podsunąłeś mi pewien pomysł. Krokodyl! Tam się nawalczy z zombie za pomocą pestkopodobnych pocisków. I przy okazji używa potężnego ugryzienia. Zobaczysz, postać go tylko na przednich liniach. No dobra, czyli wniosek, mamy nową roślinę do sprawdzenia, do obejrzenia, najpierw do wykorzystania w boju, a potem, no, prawdopodobnie dołączy ona do naszej kolekcji. Jest to głakodyl, który z tego co widzę jest to połączenie awokado jakiegoś i chyba, no i oczywiście połączenie razem z krokodylem. Jest to wzorowane na roślinkach, który to, z tego co widzę, prawdopodobnie, czy on mógłby pływać na wodzie? Chyba tak, czyli znaczy, że mogę go chyba posadzić tak, żeby nie umarł. No ale dobra. Póki co widzimy, że jak jest na liniach, to strzela tymi swoimi pestkami. A kiedy w wodzie siedzi, no to niestety troszeczkę się od tych pestek wzbrania. I sama akurat fraza pestka wykorzystana w tym zdaniu troszeczkę była przekłamaniem. Bo niestety akurat nie da się tak bardzo ładnie odwzorować w języku polskim tych wszystkich amerykańskich gier słownych i ogóle, wiecie, w związku frazeologicznych, dlatego akurat Dave mówił The Pits, miał na myśli totalne dno, że są beznadziejni. A właśnie Pits jako tutaj jedyna akurat taka fraza, która mogłaby oznaczać trudność wykonania zadania, to dla mnie podeszło, to jedynie to była pestka, więc... No cóż, to najważniejsze, że pasuje, najważniejsze, że... No cóż, wszystko się akurat potoczyło potem szczęśliwie, bo Penny wymyśliła nową roślinę, która to właśnie nową roślinę mamy okazję w tym akurat momencie okazję wykorzystać. Problem niestety leży w tym, że sam Głakodyl w momencie, kiedy do niego podchodzą przeciwnicy, akurat robi się agresywny i po prostu wyjeżdża do przodu, sprawiając, że no akurat... Po prostu przejeżdża przeciwników stylem kosiarki, tak? Najpierw otwiera te paszcze, chłapie nimi i zadaje tam konkretną ilość obrażeń. No niestety...
Troszeczkę ryzykowne jest to zagranie, bo biorąc pod uwagę fakt, że za każdym takim przejazdem tracimy jedną roślinę, którą moglibyśmy wykorzystać na potem do, w późniejszym okresie do akurat zadawania obrażeń, a że innych akurat tutaj źródeł obrażeń raczej nie mamy, to obawiam się, że może tutaj się zrobić pewien problem. No bo, no widzicie, no na razie Głakodel jest dosyć, jest spokojnie, jeżeli podejdzie zombie za blisko, to Głakodel leci do przodu. Pytanie tylko, ile tych obrażeń Głakodel zadaje, bo jeżeli się okaże, że zadaje trochę tych obrażeń za mało, to nawet dwa Głakodele mogą nie wystarczyć, żeby ściągnąć całą linię zombie. A potem linia okaże się być pustą i co wtedy? Co będziemy wtedy, w stanie cokolwiek z tym zrobić? Przy okazji Plantwood oczywiście też już pokazywałem. Chyba tam w trakcie jak były te piñata, chyba jak były piñata party z okazji święta Halloween. Jak wchodził Sweet Potato, to właśnie były, chyba gdzieś tam były te challenge z Głakodylem, kiedy jeszcze wchodziły te Frostbite Cavesy i inne tam Big Wave Beach'e. Tutaj akurat niestety, no jesteśmy skazani na Głakodyla jakby z bazową, więc nie możemy po prostu sobie pominąć piñata party i będziemy musieli przeżyć akurat Głakodylowy poziom. No i obawiam się po prostu, czy sam akurat Głakodel nie będzie po prostu no, zbyt słabym. No bo niestety, ale z tego co widzicie, już w tym momencie nadchodzi Pan Macka, więc jest troszeczkę problem na środkowej linii, bo nie mamy tam żadnego Głakodela, który mógłby szczyścić właśnie tą ośmiornicę, więc ta ośmiornica prawdopodobnie, dopóki nie przejedzie jej kosiarka, czy jakieś inne, nic innego się nie stanie, to niestety akurat zostałaby po prostu ośmiornicą chyba do końca poziomu. Same Głakodyle oczywiście, z tego co przejeżdżają, to również one nie są w stanie zabić samego akurat wiaderkogłowego, więc w momencie, kiedy wiaderkogłowy przejdzie za daleko, to niestety nawet właśnie chyba dwa Głakodyle są za małym akurat wyzwaniem, żeby cokolwiek z nimi zrobić. No i tutaj właśnie się rodzi troszeczkę problemik, bo druga już kosiarka pada, miałem co akurat zrobić z przeciwnikiem, sama góra już jest niestety zgubiona i teraz trzeba będzie góry bronić zarówno tak jak środkowej linii, ale coś chyba się jednak uda wykombinować, w razie czego oczywiście mamy te specjalne supermoce, bo wreszcie w sumie będę w stanie wykorzystać te wszystkie pieniążki, o których mi mówiliście, że mam zbierać, bo mówiliście, żebym nie wydawał, żebym zbierał na przyszłość i właśnie zobaczymy, czy będę w stanie cokolwiek tutaj zrobić. Na samym początku oczywiście mam to jakieś tam darmowe bonusy chyba z Frostbite Caves czy tam z Lost City, żebym, że dostałem tam te 5 mrożonek oraz 5 wyrzutów w górę, znaczy nie za bardzo wiem skąd akurat pochodzą te power-upy, na szczęście jednakże jestem w stanie jeszcze troszeczkę tutaj przeżyć, bo wiecie, no mógłbym w sumie na samym początku już wykorzystywać do wszystkiego te akurat Głakodyle albo te kosiarki, no ale jednakże wolę chyba troszeczkę sobie zatrzymać, no i właśnie dlatego sam akurat efekt mrożący powinien tutaj być mi pomocny, no bo niestety w momencie, kiedy akurat kiedyś chyba mówiłem wam, że efekt mrożący jest nieefektywny, bo zadaje mało obrażeń, bo jest w ogóle słaby. Potem mówiłem, że jest ten akurat Lightning Zap, jest też mało, jest też słaby, bo jest mało aktywny, mało zadaje dypsu, przy okazji trzeba go długo trzymać. A tak akurat kiedy czas jakby pokazał, że chyba jednakże byłem również tutaj w błędzie, bo sam akurat upgrade, który wymaga pozrzucenia przeciwników, nie raz, nie dwa bym nie zgubił, bo niestety kiedy się nie ma refleksu i przypadkowo się kliknie źle, właśnie kiedy się źle wyrzuci troszeczkę paru zombie, to może się okazać po prostu, że zamiast trzech linii tam zagrażających naszemu życiu, mamy jedną linię, która zagraża naszemu życiu, ale to tak dosyć poważnie zagraża, bo po prostu zrzuciłem na nią wszystkich zombie z całego poziomu. No i po raz kolejny wykorzystuję jeszcze jednego upgrade'a mrożącego, który to niestety chyba jeszcze tutaj i tutaj okaże się zbyt małym być wyzwaniem, bo no cóż tu dużo powiedzieć, jeszcze nadchodzi ostatnia fala, a wśród ostatniej fali jeszcze przychodzi wielki koralowy, koktajlowy Gargantaur. A to już może być problem. Na szczęście jednakże Gargantaur przeszedł w czwartej linii, a w czwartej linii jeszcze nie by, akurat tam nie padła mi kosiarka, więc jeszcze chyba nie jest aż tak źle, jeszcze chyba da się to wygrać. Bo powiem wam szczerze, że sam robiąc ten poziom, robiłem go chyba 4 razy. I za każdym razem byłem bardziej zirytowany, że coraz bardziej klełem na tego Głakodyla, jak bardzo roślina może być bezużyteczna. Bo niestety, ale w momencie kiedy akurat jest taka świadomość, że w momencie kiedy niestety, ale czasami brakuje umiejętności swoich, to naprawdę oskarża się wszystko poza samym sobą. Dla przykładu właśnie grając w Deltę oskarża się losowych graczy, którzy to niestety, ale praktycznie nie zawinili czasami nawet swoimi wyborami. A właśnie grając na przykładu w Big Wave Beach oskarżam roślinę o to, że posiada mało obrażeń. No a jednakże jeszcze jeden plan food oczywiście, znaczy jeszcze jeden upgrade zostaje wykorzystany.
Już na szczęście chyba to jest ostatni, który po prostu nic tutaj się skończyć nie da. No cóż, poziom 18 nie wyszedł zbyt pozytywnie. Na szczęście jednakże już jesteśmy po wszystkim. Dostaliśmy worek z hajsem, który to choć trochę rekompensuje nasze straty na tym poziomie. I mogę przejść do poziomu 19, bo jak obiecałem 19, to obiecałem również 19. Poziom Big Wave Beach. Przy okazji oczywiście wyprzedaż na gemy. Tych wyprzedaży robi się ostatnio coraz więcej, zwłaszcza że to dzisiaj podobno ma być Steam Summer Sale. Z tego co słyszałem, to chyba około 18 nawet, czy 19 może wyjść, więc no, szykujcie portfele, bo będą wyprzedaże. I mamy kolejny poziom, w którym to mamy wybrane już 5 roślin wybranych, możemy sobie dobrać dwie ewentualnie do naszego gustu. Ja wezmę sobie Homing Fistul oraz albo Walnata bym wziął, albo Cherry Bomba. Tylko mam nadzieję, mam jednakże takie wrażenie, że chyba Cherry Bomb byłby tutaj lepszym, bo lubię mieć w zanadrzu takie coś, taki malutki haczyk, znaczy takiego małego asa w rękawie, którego mogę rzucić dosłownie wszędzie, a potem tam troszeczkę możesz czyścić dużą ilość zombie za jednym zamachem. Mógłbym na przykład używać do tego jeszcze Snapdragona, ale problem w tym, że Snapdragon nie dość, że kosztuje tyle samo co Cherry Bomb, to jeszcze przy okazji potem potrzebuję Plant Fooda do czyszczenia wielu zombie za jednym zamachem, a jednakże Plant Foodów to ja bym raczej tutaj wolał wykorzystać na takich rzeczach, na przykład kernelków, które mi zatrzymają wielu zombie w jednym miejscu. I w sumie chyba na Kernel Puta tutaj bym najlepiej było wykorzystywać tego Plant Fooda. No cóż, zobaczymy jeszcze jak będzie się poziom rozwijał. Na samym początku oczywiście nie szkoda mi 25 sztuk złota, znaczy tam sztuk słońca na akurat samą Lilię, która to poświęci się i postawię Lilię, postawię oczywiście akurat samego Iceberg-letu, żeby jeszcze bardziej zatrzymać przeciwnika w tej wodzie, żeby po prostu jeszcze jak najpóźniej, żeby jeszcze nie odpalił się ten algorytm kolejnych zombie, no bo niestety kolejne zombie odpalają się dopiero w momencie, w którym albo zaatakujemy pierwszego delikwenta, albo w momencie, kiedy tam pierwszy delikwent pójdzie za daleko, albo chyba w momencie, kiedy po prostu minie za dużo czasu. Jednakże wolałbym sobie tego poziomu nie przyspieszać, wolałbym sobie spokojnie, statecznie, po prostu bez żadnego pośpiechu uaktywniać kolejne fale same z siebie, byleby po prostu za szybko to nie szło, bo jeżeli przyjdzie za szybko, no to niestety będziemy mieli problem, bo ekonomia będzie tam nam podupadać i będzie w ogóle nie będzie pieniędzy na żadne rośliny i tak dalej, można tutaj narzekać i narzekać, no ale po prostu najlepiej chyba jest się wziąć do roboty i postawić już te pierwsze homing fistle, postawić te kernel pulty, które to w sumie dziwię się w jaki sposób kernel pulty mogą przez tak długi okres czasu trzymać te, wiecie, te fujarki urodzinowe w ustach, no bo niestety to po jakimś czasie nie dość, że męczy, to jeszcze jest niewygodne, a przy okazji może troszeczkę przeszkadzać w trakcie zamachiwania się tym masłem, czy jakby tam innymi nasionami i jednakże, no chyba lepiej, żebym zmienił w następnych odcinkach właśnie akurat ten ich kostium, bo to przy okazji też nie wygląda zbyt dobrze, bo obawiam się, że te kernel pulty mogą się na przykład gdzieś tam potknąć gdzieś w trakcie rzucania tymi masełkami i może się naprawdę zrobić krzywda, bo raczej jeżeli się upadnie na takie coś, no to niestety nieszczęście murowane, bo tam może ta rurka wejść albo w gardło, albo ewentualnie przebić gardło, przebić tkawice, może mogą umrzeć, krew się leje, woda kapie i tak dalej, ale na szczęście jednakże chyba to raczej nie grozi, bo za daleko akurat raczej te kernel pulty chyba nie wychodzą, za daleko akurat nie muszą biegać, skakać, więc przewrócić się tutaj jest ciężko. Samego Guacodile'a bym powiem wam używał w momentach, w którym podchodzi do mnie jakiś przeciwnik, i kiedy jestem od razu w stanie wykorzystać właśnie ich moc do czyszczenia tej dużej ilości zombie, po prostu taką darmową kosiarkę bym ich używał. Bo mówiłem, że Guacodile jakby żeby sam zadawał dużą ilość obrażeń, to jest troszeczkę ciężko, no bo niestety Guacodile sam za dużo nie robi, bym powiedział, i najważniejsze chyba by było, żebym na samym początku po prostu troszeczkę zombie pozbijał, albo ewentualnie potem ich dokończył tym Guacodilem, albo innymi roślinami, bo jednakże tej roślinie w tym Guacodile'u brakuje coś takiego, co pozwalałoby opierać właśnie na samym Guacodile'u wszystkie te strategie. Brakuje to takiego, no nie wiem, może te peski zadają za małą ilość obrażeń, może te peski lecą za wolno, ale po prostu czegoś mi tutaj brakuje i najwyżej właśnie jako taką kosiarkę bym go stosował, bo w sumie 125 słoneczek to nie jest jakaś tam duża cena, ale również nie jest to taka wysoka cena, żeby sobie tą roślinę odpuścić. Można tam poświęcić to 125 akurat słoneczek po to, żeby zczyścić sobie tam jedną linią, choć trochę. No, na jednego zombiego to też raczej nie warto używać, tak jak teraz posadziłem z prawej strony, bo myślałem, że trochę więcej tam zadaje. Lepszy do anihilowania przeciwników naraz, że tak powiem, lepszy jest jednakże chyba Cherry Bomb i za podobną ilość słońca. Sam Guacodile właśnie raczej używałbym tak jako ostatnią linię oporu, znaczy wiecie, jako taką
no, zabezpieczenie dla naszych roślin, żeby tam za dużo się zombiaków nie gromadziło wokół nich. Znając życie, już w trakcie tego odcinka pałnąłem tam z 20 gaw na temat samego Guacodile'a, na temat strategii jego wykorzystywania. Pewnie jak ktoś zobaczył, jak przychodzę dzień 18, to się złapał za głowę i jak to tak można, ale wiecie. Błędy rzecz ludzka, najwyżej potem poczytam w komentarzach, co mi tam powytykacie. No wiecie, standardowo w sumie w każdym odcinku mniej więcej jest chyba to samo. W sumie tak patrząc na to Big Wave Beach, jeżeli chodzi o te poziomy 17, 18, 19, to mam taką świadomość, że to jest dopiero, nie wiecie, czubek góry lodowej tego zdenerwowania, które prawdopodobnie przyjdzie mi jeszcze w następnych odcinkach. Jednakże mam takie wrażenie, że najgorzej chyba będzie w momencie, kiedy będą poziomy, do których nie jestem przyzwyczajony, do których roślin nie jestem przekonany, po prostu w których nie czuję się pewnie. Chodzi mi o poziomy, w których to albo większość, albo nawet wszystkie, albo po prostu mamy te rośliny podane przez twórców i musimy tymi roślinami operować. W momencie, kiedy na przykład właśnie ja nie znam nic, nie umiem prawie nic z Guacodile'a, nie wiem mniej więcej jak akurat działa ta roślina, czym się charakteryzuje, to nic dziwnego, że akurat poziom okazuje się być przegrany przez jakiś czas, po prostu, że muszę poziom wielokrotnie powtarzać, bo po prostu nie czuję się w tej roślinie jeszcze pewnie i no, muszę troszeczkę się nauczyć, że tak powiem, na własnych błędach. I w sumie akurat to jest no, dobry dosyć mechanizm, bo dzięki temu odkrywam tak naprawdę nowe rośliny, dzięki temu odkrywam nowe synergie, dzięki temu wiem, co mniej więcej będzie się działo, nie trzymam się tylko jednej strategii przez całe swoje życie. Jednakże może właśnie to wpływać na lekkie zdenerwowanie w momencie, kiedy akurat cała ta strategia może mi nie podpasować, albo po prostu no nie będę w stanie wymyślić, co akurat robię źle, że po prostu nie działa akurat strategia tak, jakby się chciało, albo po prostu, że po raz kolejny przegrywam. No niestety tak to bywa, że w momencie, kiedy nie mamy za bardzo kontroli nad tym, co akurat musimy zrobić, stajemy przed obliczem nieznanego i musimy jak cokolwiek, no musimy troszeczkę się trochę pogłówkować, troszeczkę też popatrzeć na swoje błędy. No tak samo tak naprawdę z większości gier, w której no, jeżeli mamy coś nowego, niespotykanego, do czego się jeszcze nie przyzwyczailiśmy, no to nic dziwnego, że potem się okazuje, że fragment może okazać się naprawdę nie do przejścia przez dobre paręnaście minut, w momencie, kiedy po prostu nie jesteśmy w stanie przyzwyczaić się do nowego toku myślenia. No tak, może i to zabrzmiało tak trochę beznadziejnie, ale wiecie, mam nadzieję, o co mi chodzi. No, konkluzja jest prosta, nie siedź non-stop w jednym i tym samym miejscu, tylko otwórz się na coś nowego, zrób coś nowego, albo ewentualnie po prostu popatrz, czy można zrobić cokolwiek coś inaczej, no, żebyś nie siedzieć w jednym miejscu przez całe swoje życie. Bo gdyby ludzie nie próbowali nowych rzeczy, to nadal bylibyśmy w epoce średniowiecza, mówiąc, że pług to jest jedyna dobra maszyna, która to jedyne co dobre robi, to właśnie orze ziemię. I chyba znowu popełniłem jakiś błąd, ale to nie jest ważne, bo odblokowaliśmy Guacodile'a i jest kolejne 20 punktów do questa, wraca do nas, dzięki czemu niedługo będzie level. Guacodile strzela nasionami, a potem szarżuje na przeciwników, tak jak kosiarka, kiedy zostanie zaatakowany. No dobra, kończmy odcinek, 3 poziomy zostały pokazane, dlatego przejdźmy więc do Encyklopedii Almanach, w którym to jest Guacodile, który strzela nasionami i szarżuje na przeciwników jak kosiarka, gdy zostanie zaatakowany. Ciężkie obrażenia, chociaż tego jak, że tak powiem, nie widzę. Strzela w prostej linii oraz szybko się regeneruje. 125 słoneczek kosztu oraz oczywiście może zostać posadzony na wodzie, jednakże wtedy nie strzela i przy zostaniu zaatakowanym, no, roślina zostaje stracona, tak? Pojechał w siną dali i tyle go widzieli. Poproś Guacodile'a, żeby opowiedział ci coś o sobie, a obdarzy cię skrzywionym uśmiechem. Jestem Guacodile. Gryzę z siłą pułapki na niedźwiedzia. Wypluwam twarde jak skała pestki z siłą, szybkością i celnością, jakich pozazdrościć może każda inna roślina na tym polu bitwy. Jestem nawet znany z chodzenia po wodzie. Tak naprawdę to ja wypełniam całą tą enchiladę. No prawda, trochę się przechwala, ale jest dobry w tym co robi. Enchilada to jest takie danie meksykańskie, które to wzięło swoją nazwę z tego, że enchilada oznacza po prostu dodaj trochę więcej chili. A u zombich mamy dzisiaj plażowego zombie z flagą. O, jak dawno nie było zombie adekwatnego do świata, w którym się akurat znajdujemy. Plażowy zombie z flagą oznacza przybycie dużej, mokrej fali zombich. Co ty tam możesz wiedzieć o niezadowolonych zombie? Plażowy zombie z flagą ma wszystkiego dość. Żaden inny zombie nie wydaje się doceniać faktu, jak trudne jest pływanie, gdy trzyma się flagę. Ani razu nie podziękowali mu za ciężką robotę, którą wykonuje. Dlatego nikogo nie powinno dziwić, że szuka sobie roboty gdzie indziej.
No i to chyba było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Plants vs. Zombies 2 It's About Time. Mam nadzieję, że taka szybsza koncepcja wam się podobała. Jeżeli się uczyliście z nowego odcinka, zostawcie łapkę w górę pod filmikiem i zostawcie jakiś miły komentarz i tak dalej, a przy okazji głosujcie szybko w ankiecie w opisie. Kto wie, kiedy pojawi się kolejny odcinek. No dobra, do zobaczenia, trzymajcie się, cius!